przelewach od 1 lipca dla płatności MPP, czyli podzielnej płatności, będziemy musieli stosować numery faktur KSeF-owych, te nadane przez KSeF. Nie możemy już wtedy stosować tych naszych wewnętrznej numeracji, takim zapłacie, polecenie przelewu takim przez Elixir na przykład 0 z naszym numerem wewnętrznym faktury, tylko tam płacąc za fakturę typu MPP będę musiał podać numer KSeF-owy faktury, który jest bardzo, bardzo długi. Ja go później pokażę. Więc to jest taka pierwsza uwaga i to jest od 1 lipca tylko dla faktur MPP, a od 1 stycznia 2025 roku dla wszelkich płatności. Nie da się już, nie będzie wolno stosować faktury, numeru faktury, numeru dokumentu, tak, które płacę naszego wewnętrznego, tylko będziemy musieli od 1 stycznia 2025 w przelewach stosować numer KSeF-owy faktury. Oczywiście tutaj to jest duża rewolucja, bo na to się też muszą banki przygotować. Więc to nas czeka. Ktoś powie, no super, w końcu, tak? No bo jeżeli teraz szło rozliczać, nie wiem, wyciąg bankowy, no to można było się, można powiedzieć, nieźle trzeba było się omęczyć, żeby czasem stwierdzić, za czego dotyczy ta płatność.